Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na minecraftowo.pl. I jesteśmy na Real Live 2.0. No i pogramy sobie dzisiaj troszeczkę. Dawno nie było odcinka, ostatnio same streamy, więc dzisiaj zwykły odcineczek. Na początku chciałbym troszeczkę kasy zarobić. Jestem policjantem, ale chyba pora to zmienić, tak? Policjant? Praca? Tak, policjant. To już biegniemy, do... Do samochodzika. I urząd pracy. Dobra. Parkowanko. I zmieniamy naszą profesję. Kim by dzisiaj zostać? Z kim zagramy? Kim by dzisiaj zagrać? Pracownik wysypiska. Nigdy tam nie byliśmy. W sumie rybakiem też nigdy nie byliśmy. Kurierem chyba już byliśmy. Kiedyś uważaliśmy, że jest to opłacalne. Ja bym chciał strażakiem zostać jeszcze raz. Tylko musiałbym pobiec po... O, tam się nawet pali. Jura, wysiadła. O, niezły pożar. Kurde, ale ja nie wziąłem tego strażaka chyba, nie? Czy wziąłem? Teraz się okaże. Nie wziąłem, ale ze mnie głupi banan. Trzeba by było znaleźć... Tak, moja orientacja w terenie teraz... Ojej, do budelek, dawaj. Już tu zginął. O lol. On chyba wszedł, żeby coś naprawić. No, raczej nie, Wszedłem, żeby coś zarobić. Kas nie mam dużo. No, a chciałbym powoli sobie zbierać sianko na... na jakiś samolot może. No, samolot by mi się przydał. Bym sobie polatał. Szybko z punktu A do punktu B i bym w końcu miasto poznał, bo z tym jest najtrudniej u mnie. Ja mam taką pamięć tutaj geograficzną do tego miasta. Co z tego, że ja tutaj budynki współbudowałem, jak... no... Nie umiem z punktu A do punktu B dojechać. Dobra, dawać auto. Oj, ja mam samolot! Wow! To nawet dwa. Jeden dziesięć... Aha, jeden tak, na jednym z odcinków przecież zdobyliśmy. No to spoko, to w takim wypadku jeszcze lepiej. To bym na zwierzątko zbierał. No, tego to na pewno nie mam. Dobra, mamy tutaj to, co chcieliśmy. Nie ma strażak. Chcę być strażakiem. I chcę dużo buteleczek, ale nie tak. Kupimy sobie. Wydamy trochę sianka, ale będzie warto. OSP, pyk. Nie. No i dobra, starczy mi tego tyle. Dobra, lecimy teraz gasić pożary. Policjant ze mną jeździ. Trochę sianka nam poszło, ale to nie będzie problem. Musimy teraz kasiaści szybciej być. Nie. Badam miasto, wiecie, ja tak troszeczkę napałę, ale spokojnie. Ja się spodziewam, że multum ludzi się rzuca na takie właśnie pojazdy, które leżą i ludzie raczej myślą, że one są, no, już rozwalone całkowicie. Znaczy, że myślą, że je da się zabrać, o, i próbują. O, tak jak tutaj, ten helikopter już też tutaj rozwalony leży dość długo. Może kiedyś wam je poczyszczę. Tego będzie za dużo, to już będę czyścił. O, na przykład takie miejsce nas interesuje. Takie miejsce. I chciałbym tu pogasić. Dzień dobry. Dlaczego nie zarabiam pieniążków? Praca. Strażak. Czemu? Może to nie jest miejsce z pożarem, ale chyba jest. Patrzcie, teraz dostałem, what the fuck. Jakiś też nieudolny ten pożar, bo taki jakby już zgaszony. Dobra, szukamy kolejnego. O, ale nam trafiło, dawaj. I patrzcie, nie dostałem siana. Co z tym miejscem jest nie tak? O, tutaj mi dostaje.
Zresztą nie, nie za cały obszar się dostaje. Dobra, to trzeba będzie zrobić tak, żeby... No, warto by było to poprawić. Tak, poza budynkiem już nie dostaję. Tylko tutaj dostaję za to, co jest w środku. A, to w sumie nawet może zostać tak. I co? Już jesteśmy na plus? Chyba jeszcze nie. Dobra, idziemy. Kolejny pożar. Wykryto pożar w Biedronce. O, w Biedronce najłatwiej się obłowić jest w sumie. Wypadł mi tutaj, kurde, stoją. Samochodzik różowy. O, Biedra jest chyba zaraz obok, nie? Właśnie tutaj, po prawej. Tak czy nie? Tak. Kozacko. Hopsa. Wypadł z mojego auta. Te, paruwo. Paruwo. Moje auto oddaj. Złodzieju, ej, ty. Co ty robisz? Czemu mam game moda w ogóle? Ukradł mi auto, co za ty. Trudno, jesteśmy bez auta. Dobra, no chociaż odrobimy tą kasę, bo auta to tam mamy. Jako VIP to jeszcze i tak jest spoko. Ej, ty mi tu nie gaś, panie. Muszę szybciej zacząć gasić, bo chłop się zaczął interesować tym ogniem. O, już mamy ponad 700, to mi podoba się. To już jesteśmy na plus. Nawet helki mi nie kupi. No kurczę, helikopter to nie taka tania rzecz. No, jeszcze na dachu coś się pali, ale to już nie warto nawet biec. To co, kolejny pożar trzeba by było zwiedzić. Kurczę, helikopter bym chciał. Wypadł z mojego auta. Wypadł, wypadł. Już to chyba nie moje. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, zachorowałem. Patrzcie, star mam lekko chory, ale mam leki. Użyjmy. W aucie nie mogę. Muszę wysiąść, to za chwilę. Wolę leczyć to na bieżąco, bo wiecie, jak już macie im gorszy ten stan zdrowia, tym więcej tych leków wam będzie trzeba, tak naprawdę. Pyk. Kurczę, leki nie poprawiły. Pyk. Jest, poprawiły. I super. I zaraz będę zdrowy. I już jestem zdrowy. Okej, polecimy do hotelu Korona. Tam też się paliło. O, znowu się gdzieś pali. Gdzie się pali? W Biedronce. No to dawajcie, wracamy do tej Biedry. Chwilą tu byliśmy, ale... Pa, pa, pa. Pa, jak się cieszy. Bananowi ukradłem auto. No to niezły policja. Policja 2. Niezły nick. Mały złodziej. O, i zasiłeczek jeszcze wpadł. No super, ponad tysiaka mamy. Kurczę, nie ta strona. Jakbyście chcieli mocno, żeby się jeszcze pojawiły w Scoreboardzie jakieś informacje, na przykład kiedy zasiłek, za ile minut, albo ile macie, nie wiem. Jakbyście coś ekstra chcieli, napiszcie propozycje na forum. To coś dodam, bo na przykład tutaj jest mega ubogi ten Scoreboard w porównaniu do tego, którego robię na Real Live 3.0. Ale to jeszcze trochę. O, patrzcie, donate dostaję, bo dolarze. Aha, to restauracja, to ja też jestem zakręcony jak tampon. Dobra, polecimy samolocikiem. Może będzie szybciej. Zwiedzimy może miasto w takim przypadku, może się nauczę, gdzie ta korona jest w końcu. O, przeleć, przeleć, przeleć. W porcie to nie sobie pożar. I co? Gdzie my to jesteśmy? Tu jest port tenisowy. O, to chociaż fajnie się lata. Ej, ty mi nie gaś tutaj, panie, bo ja tutaj będę gasił.
biegnij, biegnij. Mogłem z góry rzucać, kurde, z helikoptera. Dobra, zgaszone. No, tamte już ugasili sami. Ale znowu zarobiliśmy jakąś stówę. No to mi się podobało. Teraz pokażę wam dwa te samoloty. No co, wylatujemy stąd. No i lecimy sobie dalej. Szukamy hotela Koronę teraz. O, pożar w Biedronce znowu. Mam wrażenie, że jak zachorowałem, to mi nie pisało, że jestem chory. Fajny ten serwer. No, cieszę się, że się podoba. Znaczy fajnie, zarobki są takie łatwiejsze niż w tym pierwszym live, który kiedyś robiłem. Ale w tym trzecim będzie jeszcze ciekawiej, bo będzie jakby więcej takich funkcji dodatkowych, które będzie można jakby zdobyć czy pozyskać. Ej, ej, leć, 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 proszę. Kurczę, opadnie mi. Siemanko. I zakręcik i się wzbijamy. Teraz. Tak trzeba myszką w górę, nie? Jeśli chcecie helikopterem czy samolotem lecieć. O, jest ten pożar. Tam. Już tam lecimy. Ugasili, kurczę. Stan fizyczny jest w normie. Nic poważnego, ale warto się przespać. O. Dobra, to polecimy też do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli wyregenerować nasz stan fizyczny. Albo do jakiegoś spa. Chociaż lepiej znaleźć ten. Dla bezdomnych schronisko. To jest zwykłe schronisko, ale dla bezdomnych tutaj jest, o. Teraz obok. Dobra. No i się kimniemy. Akurat jest noc, więc spoko. Twój stan jest bardzo... No, czujesz się wypoczęty. Spoko. No już jestem wypoczęty. Tak? Jest wypoczęty, super. Chciałbym tak z 1500 dzisiaj zarobić, tak o, po prostu. Żeby w dzisiejszym odcinku 1,5 kafla mieć. W następnym 3 kafle i tak powolutko po odcinku, żeby... Kurczę, już nic się nie pali, ja chciałem jeszcze na pożarach trochę zarobić. To pożar. Pożar na tartaku. Ja bym jeszcze wiedział, jak stąd dojechać do tartaku. Tu jest Biedra. Dobra, polecimy sobie ten przystankiem. Jest przystaneczek. Przystanek, przystanek, tartak. Szybko autobusikiem. Proszę mnie tutaj, pani kierowcę, zawieźć. Jak najprędzej. Natychmiast proszę. Kurde, znowu na korcie potencjalnym. Ej, ej, ty tutaj, paróweczko moja, ty mój strażaku, nie zabieraj mi pracy. Ej, 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 bez takich. Tutaj się. No, mam wrażenie, że jednak ja ugasiłem znaczącą większość. Wszystko będzie, co? Wow! Co się stało? Jakim cudem miałem 3000 hajsu? Jestem jakiegoś hiperdonata? Baran, kup mi felkę. Tam nie mam. Nie wiem, skąd tyle kasy. What the fuck? Ktoś mi dał donata? Nie wiem, jak widzieliście tam gdzieś podczas odcinka, napiszcie w komentarzu, bo nie sobie zobaczę. Ale spoko, spoko. No dobra, to wiecie co? To zróbmy... Do 4000 dzisiaj zarobimy, ok? To nawet będzie spoko, to nawet szybciej nam to pójdzie wszystko. To mi pasuje. Przykryto pożar w Biedrze, to Biedra cały czas płonie. O, i deszcz spadł, no to jeszcze wygasi te pożary.
No to kiepski czas dla strażaków. Dobra, odpalimy sobie japoński samolot. I może na kort tenisowy dolecimy. Na korcie chyba najwięcej tam można jakby szybko... Najwięcej i najszybciej można zarobić, tak mi się wydaje. Wykryto pożar. Zgłoszono pożar w Biedrze. No przecież przed sekundą był. Szukamy, szukamy. A, twój nastrój jest optymalny. Warto pomyśleć. Tam, do kina, na dyskotekę. Coś trzeba będzie później ogarnąć. Jak ma się samolot, powiem wam, że się bardzo miło gra, bo teraz widzicie z góry, ja jestem w stanie bardzo szybko odlecieć z punktu A do punktu B. Ej, panie, tam jest Biedra płonąca, dawaj do tej Biedry. O kurczę, już biegnie gościu. Proszę zostawić tę Biedronkę. A, już tam pogaszone chyba, tak. Olać tę Biedrę. Lecimy dalej. Może jakiś kort tenisowy gdzieś znajdziemy. Chyba, że to Atrów skoczymy, co? Bo ten stan trzeba poprawić, mamy już ten stan psychiczny, neutralny. Żeby go... Ja nigdy nie chcę do takiego doprowadzić do stanu najgorszego, bo wtedy wiadomo, później... Dużo biegania. Chociaż najgorsze, że zdrowiem jest, jeśli zdrowie zaniedbacie. Pam, pam. Tu też jeden hotel na końcu powinien być do gaszenia. Zobaczymy jak z nim. O, jest, płonie, płonie. Ej, panie, weź to mi zostaw, to jest moje. Nie, 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 nie. Weź, odejdź. Odejdź! Kurde, trochę mało tego zgasiłem. Jeszcze tu jest jeden. Ops. Ops. Jeszcze te rogi. Kurde, mało. Chciałem więcej, ale jest dobra. 3700. 3700 i w samolot siadamy. Lecimy dalej. Cup nam kibicuje. Wszędzie z nami lata. Mój pasażer na gapę. Darmowe linie lotnicze. Szybki banan. Nawet... Ej, pali się hotel Perła. To był właśnie hotel Perła. Wracamy. Chyba niedogaszony był. Skoro znowu. To mi się podoba. Niech płonie. Ej, panie! Znowu tamten typ jest przede mną. Weź odejdź. Nie, 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 nie. Żadne twitche. Ale widać, że chłop się tak hamuje z pocjonami. Trochę mu szkoda chyba rzucać. Dobra, pogaszone. Ile zarobiliśmy? Niech się zaktualizuje. Niedużo. Parę dolarów tylko. A, dobra. To poczekajmy na jakiś jeszcze pożar i polecimy szybciutko samolot tym taksóweczką. Na korcie tenisowym. Jest tenis gdzieś tutaj? Był tenis? Nie pamiętam. Tenis jest. A, gościu też już autobusem jedzie. Cypiste, kurde, strażek. Cypiste strażek. To już jest, już wiadomo. Cypiste strażek. Szybko. Panie, gdzie ty poszłeś? Tu ten poszedł, gościu. Dobra. Stój tam, stój, ja tam. Zostaw mi coś, zostaw. Noż ty skubańcu. Dobra, 50 dolarów do przodu jesteśmy. No czyli taka stołówka z kortu też wychodzi. Pana proszę, napisz coś na czasie, coś. wykryto pożar na tartaku. No tak, to ładnie, bo ja teraz nie mam jak wrócić. A dobra, lecimy samolotem. W ogóle nie jestem Grzesiem, ten słup niech sobie wejdzie. Znaczy Grzesiem, boże, co ja mam z Grzesiem? Sypisem. Sypis, ty tam śpiewaj dalej, ja już lecę. Z pasażerą na gapę, liniami lotniczymi, szybki banan. Ale może najpierw do teatru pójdę, dobra? Ten stan neutralny sobie wyleczę. Idziemy normalnie do kina. Do teatru. Poproszę bilet. Dziękuję. Do widzenia. Idę zobaczyć wspaniały spektakl. Niech będę troszeczkę... Okej. Okay. Usiądę wygodnie w fotelu. Mój ulubiony spektakl. Tańczący banan. Dobra, musimy wyczekać troszeczkę. Niech nam się zregeneruje ten stan psychiczny.
No, ktoś ze mną przyszedł. Zoop, spoko, też przyszedł oglądać. Siadaj tutaj, mordę koło mnie, normalnie. Siadaj obok. Idziemy sobie patrzeć na spektakl. Dawaj tutaj, na dupę. Bo ja zaraz do pracy biegnę, dawaj, dawaj. Ja chcę. No, dawaj, dawaj. Oglądasz ze mną, czy nie oglądasz? Patrz tutaj, jak tańczy ładnie banan. Siadasz? No, siedzimy razem, do, dawaj. Mam wyleczony ten stan? Nie, jeszcze nie. Dalej neutralny, trzeba poczekać jeszcze chwilę. Usiąść nie mogę, czemu? Prawym klikasz. Prawym na krześle. Musisz mieć puste dłonie. Prawym na krześle. Nie możesz mieć nic w ręce, jak trzymasz coś w ręce, to już nie wejdziesz. Nie, żaden shift, prawym. Shiftem schodzisz. Patrzysz, prawy. Da się, bo już wszyscy ze mną inni siedzieli. Dobra, lecę dalej, bo już mam wyleczony stan. Tędy się nie da wyjść, jak tu się wychodziło. A, przez NPC-ka, no tak. Czekamy prawym na nim. No i wyszliśmy z teatru, do samolotu. I lecimy. Troszeczkę znowu z hajsu nas wypukało, bo bilet kupiliśmy. Ale te 4000, dobra, musimy dzisiaj zdobyć, nie ma, że boli. Nie ma, że boli. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Wykryto pożar w hotelu Perła. Tu jest, aha, nie, dobra. Ale ja sobie tutaj poczekałbym chyba. Tutaj ten sypi zbiega, czy kto to jest? No nie wiem, dobra, ale wysiądę. Kto to jest? Nie, Cypis. Filip, mam nadzieję, że to nie jest strażak. Ja poczekam jeszcze tutaj na pożar chętnie. Niech płonie ten kort. Parararam, pam, pam. No, widzicie, warto kupić w OSP sobie te gaśnice stakowane. No to znacznie więcej gasi. Masz też? Pokaż, że masz potkę. Masz? Potkę? Pokaż, że masz. Niektórzy jeszcze tam się nie zorientowali, ale generalnie taką potką możecie też siebie wygasić. Jeśli na przykład płoniecie, dacie pod siebie, to wygasi ten, zgasi wam pożar. O, mamy, czekaliśmy. A, jeszcze mi spamią na PC-ie, dobra, szybko. Kurde, on tam gasi dalej. Dobra, wypadł. Wypadł, wełna! Ty, gościu! Get out of my fire. O nie, już lipa będzie. I Cypis powrócił. I Cypis to szybki Cypis. Dobra, nie ma, taki spam patkami robimy tutaj, szybki banan. Szybkie usługi ratownicze. No dobra, zarobiliśmy $60 na tym bożarze. Nie tak dużo, ale jak na 3 osoby, które się rzuciły, to i tak jest całkiem dobry wynik, mi się wydaje. O, mamy soapa, spoko. Nie chciałem, żeby oni właśnie wbili. No dobra, to lecimy. Co tam jeszcze płonie? Zobaczymy z góry. Tak, przez miasto się przelecimy, zobaczymy, czy ktoś nie zgasił czegokolwiek. Pan, zajmij się mapką, bo kiedy mapkę usuniecie, rozwalicie po mapce bloki, bla bla bla, brzydko wygląda. No mówiłem, te pojazdy no będą brzydko wyglądać, ale to ja nie będę codziennie ani co 3 dni biegał i czyścił bloki. Ale raz na jakiś czas, jak okresowo, nie ma problemu. Będzie za dużo na przykład takich rozwalonych helikopterów czy czegoś, to się pokasuje. Banan mi ciągle ucieka. O, to mnie interesuje. Tutaj na przykład. Ładnie lądujemy. Bo linie szybki banan są pewne. Dobra. Bo tutaj też nie za każdy obszar się dostaje kasę. To jest najgorsze akurat w tym. O, tutaj już jest kasa. Ale tu nie ma ognia, kurczę. Dlatego tutaj pozostały resztki pożaru. No i to wszystko wyjaśnia. Dobra. To co, jeszcze jeden pożar jakiś musi być? No musi być. Też coraz bardziej powiem wam, waham się. O, gonimy tych gości. Gonimy, pościg policyjny.
Wiecie co jeszcze? Teraz na to padłem, o kurczę. Teraz tak sobie pomyślałem, jak powiedziałem pościg policyjny. A może by tak zrobić na Real Live 3.0, bo jeszcze to nie jest zrobione, że jeśli ktoś jest... Tak, byłoby, dałoby radę zrobić. Jeśli ktoś jest na przykład bandytą, to policja może go zabić. Byłoby to fajne? I powiedzmy, żeby wprowadzić jeszcze bronię. No, bronię, albo jedną broń. Powiedzmy zwykły pistolet i tylko policjant by mógł używać go, ale mógłby go używać tylko na złodziei. O, to by było ciekawsze może. Wtedy może nikt nie chciałby być złodziejem. Trzeba by było teraz wtedy też zrobić coś, co by przekonało, że warto by było być złodziejem. Tam i tak będą levele prac, więc to już będzie samo w sobie fajne. Więc jak ktoś będzie dużo kradł, to będzie kradł coraz lepiej i będzie zarabiał coraz więcej kasy za każdą kradzież. Więc to też już jest całkiem spoko. Ale zobaczycie, jak już będzie tak daleko prezentacją nowego RL-a. Fajnie się tak po mieście jeździ, wam powiem. Nawet jak tego ognia nie ma, to tak się zwiedza dość miło. Pam, 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 pam. Dobra, wiecie co? Nie ma pożarów, a nie będę przedłużał, bo nie chciałem za długiego odcinka robić, więc na tym dzisiaj zakończymy. I tak jest, myślę, bardzo dobry wynik. Mamy 3700. O, gościu się lata helikopterem. Abym mu skroił ten helikopter. O, gonią go. Ja go gonię. Dawaj, dawaj. Wsiadaj, soap. Jedziemy za tym gościem. To jeszcze nie ma końca. Jeszcze nie ma końca. Pościg za helikopterem trwa. Gdzie ten helikopter zdjął? Przed nami też jakiś samochodzik. Też bym go skroił, bo może to był mój. No chodź, 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 chodź. Patrzcie, jak uciekają. Wygoniliśmy gości. Tak się wczułem, jakbym mógł faktycznie przywalić. O kurczę, pożar, dawaj, dawaj. Dobra, zabrane. Mały lag, ale fajnie to weszło. Dobra, i lecimy. Kurde, goni mnie chłop. Ej, panie, panie! Dobra, wywaliłem wszystko, ale trochę zarobiliśmy. Jest 3800, jest 3800. Mega. Jest 3800, spoko. No i dobra, i na tym dzisiaj zakończymy. Myślę, że wynik jest całkiem fajny, całkiem fajny. No i co? Będziemy w kolejnym odcinku walczyć o kolejną kasę, aby zarobić sobie na swojego zwierzaczka. No i żegnam się z wami, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, że zostaliście ze mną do tego momentu. Trzymajcie się, cześć!